Pan chciałby się dowiedzieć, jak zostałem negocjatorem. Sytuacja jest prosta. Chłopak z prowincji, z Kieleckiego, Kunów, okolice Ostrowca Świętokrzyskiego i Starachowic, za chlebem wyjeżdża do pracy do Warszawy. Mając już 28 lat, wstąpiłem do policji, wybrałem po prostu zawód, który patrzyłem na niego wtedy stabilny. Praktycznie od 92 roku jestem policjantem. Dzielnica Praga Południowa, druga w kategorii najgorsze w kraju, bo pierwsza to była Praga Północ, druga była Praga Południowa. Absolutny brak policjantów. Pamiętam, że jak ja się przyjmowałem, to absolutnie nikt nie przyjmował się ze mną, kto był mieszkańcem Warszawy. Wątek mój studiów się nie powiódł i po bardzo krótkim czasie, już w okresie naboru, stwierdzono, że z uwagi na moją komunikatywność, stwierdzono, że będę pracował w dochodzeniowo-śledczym. Negocjatorem zostałem, trafiając do Wydziału Terroru, który już zajmował się specjalistycznie wszelkimi uprowadzeniami, wymuszeniami rozbójniczymi, groźbami karalnymi, tak zwane zjawisko haraczowania, bardzo często włączałem się w taką sytuację. Początkiem było to, że mając telefon jednego z zatrzymanych do zupełnie innej sprawy, bo ja wtedy byłem jeszcze dochodzeniowcem, to był zatrzymany do mojej sprawy, przy każdym zatrzymaniu osoby, która szła na dołek zupełnie do innego zdarzenia, dołek, czyli cela. Cela. Policyjna Izba Zatrzymań. To z tym telefon spisywały się wszystkie numery. I ktoś zadzwonił. Odebrałem ten telefon, był to numer nieidentyfikujący się. Przedstawiłem się jako Benek z Radomia. Powiedziałem ten telefon, do kogo należy, bo znałem ksywę tego gościa. I powiedziałem, że siedzi na dołku, ale przekazał mi telefon. I ja mu mam oddać, bo on tam po 4-8 to wychodzi. I powtórzono tą rozmowę ze mną. I wtedy wszedłem w postać z Benka z Radomia. Za 20 parę minut inna osoba przedzwoniła z tym samym tekstem, była to dziewczyna, czyli kolejne sprawdzenie, czy to nie policja. Ja generalnie ten sam tekst parokrotnie powtórzyłem. No i tam mnie poproszono, żebym ja tego, co jest na dołku, właściciela telefonu, o coś się zapytał. Ja tłumaczyłem mu, że nie mogę go się zapytać, bo on siedzi już na dołku. A oni mi wtedy mówią, słuchaj, no bo my mamy tu robotę zaczętą, a on nam jest potrzebny. Ja mówię, no mam tu układy z psami, to mogę wiedzieć tylko tyle, nie mogłem za bardzo przesadzić, że będę wiedział, kiedy wyjdzie, bo chyba nic mu nie przyklepią. Tylko potrzebuję jakiejś kasy tam, żeby się u psa dowiedzieć. Dobra, dobra, to jak on wyjdzie, to my ci to odpalimy, bo tu mamy UBA. UBA? Tak. No, osobę uprowadzoną. O określonej godzinie odzwoniłem i powiedziałem, mam na 100% wiadomość od psów, że on wychodzi około 12. Gdzie się spotkamy? To oni mi mówią, weź go przywieź, to ci odpalimy kasę tu i tu. No przywiozłem go. Zatrzymaliśmy gości, a ci gości zatrzymaliśmy w konkretnym mieszkaniu, a tam była osoba uprowadzona z półświatka radomskiego. I ja zostałem dla policjantów, swoich kolegów, Benkiem. Benkiem z Radomia. I od tego czasu już funkcjonowałem jako Benek i praktycznie od tego momentu każda sytuacja w Wydziale Terroru, która była związana z jakimś procesem komunikacji pomiędzy przestępcą a jego ofiarą, jakaś była moja rola i to praktycznie już do końca moich dni tak mniej więcej to wyglądało. Tu widzę napis, tytuł z gazety, negocjator... Uratował pan Warszawę, tak? No taki tytuł następnego dnia się ukazał w niedzielnym wydaniu Super Expressu, gdzie ja miałem jakoby uratować miasto. Byłem wtedy pracownikiem Wydziału Terroru Kryminalnego. Przyzwonił do mnie ówczesny naczelnik i mówi, przyjeżdżaj szybko na podrąd ONZ, tam jest sytuacja, wziął zakładników, jesteś nieodzowny. Człowiek, który wszedł do budynku banku, powiedział, że wysadzi się w powietrze, ponieważ w tym banku został oszukany. Został oszukany przez maklera tego banku, prosił wielokrotnie ich o opuszczenie. Z początku nikt nie zwracał na niego uwagi, żeby nie było. Polska w 2006 roku to nie był to kraj, który reagował na jakieś takie potencjalne możliwości zamachu terrorystycznego. No ale w którymś momencie ochraniarz zareagował, ten mu rozpiął kurtkę i pokazał kamizelkę, tak zwany pas szachidek, czyli typową kamizelkę charakterystyczną dla wędkarzy, wypełnioną jakimiś kostkami, która miała druciki pomiędzy poszczególnymi kieszeniami, czyli łączenia elektroniczne, jakieś minimalne migające światełka.
Sytuacja się zrobiła na poważne. Mężczyzna postawił warunki i żądania. Tym żądaniem było na przykład przybycie na miejsce prokuratora i przedstawienie mu materiałów dowodowych, że został oszukany w tym banku. Przyjechałem na miejsce, operacja policyjna już trwała, kordony bezpieczeństwa były zrobione, żeby ludzie się nie dostali w pobliżu tego banku. To jest taki bardzo największy budynek ówczesnie przy rondzie ONZ. Ale mężczyzna miał też drugie żądanie, transmisję na żywo w telewizji i on ma tam telewizor i chciałby się zobaczyć. I to była doskonały element taktyki działań policji, dlatego że szef pirotechników z AT, czyli już Biura Operacji Turystycznej, przebrał się za operatora filmowego, poszedł z kamerą, zrobił zajawkę filmową i w wyniku tej zajawki ten mężczyzna się zobaczył na tym. On oczywiście był ubrany w kamizelkę z napisem konkretnej telewizji i ten mężczyzna zobaczył się chwilę w telewizji, bo został poinformowany, za ile to będzie szło pomiędzy wiadomościami. Był na antenie, ale ten policjant, który był, szacun za jego umiejętność, oprócz tej kamery i chwilowego wcielenia się w postać kamerzysty telewizji, miał przy sobie urządzenie do rozpoznania składu powietrza, taki pirometr, który stwierdza, czy ten mężczyzna ma możliwość posiadania przy sobie materiałów wybuchowych. Niestety to urządzenie potwierdziło w pełni możliwość, że mogą być tam starego typu materiał wybuchowy. On oczywiście podał swoje dane. Mężczyzna wtedy był przed 60. Sprawiał wrażenie niezrównoważonego. Nie, przeciwnie. Ten mężczyzna bardzo realistycznie, bardzo sensownie wypowiadał się na wszystkie poruszane tematy. Wiadomo było o nim, że miał pieniądze, wrócił z Ameryki i był elektronikiem z zawodu. Pierwszą rozmowę z nim podjęli funkcjonariusze prewencji, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia. Często te negocjacje zaczyna pierwszy policjant, który jest na miejscu. Jego podmienić praktycznie bardzo często już nie można. I niestety, tak oceniać to należy w pewnym czasie, zaczęto spełniać żądanie tego mężczyzny, między innymi polegające na tym, że przyszedł do niego prokurator, wyokaże się legitymacją, przyjmie od jego dokumenty. Ten film jest nagrany przez policję, on jest na potrzeby szkoleniowe, zamkniętych szkole. Przygotowanie prokuratora, no i takie koordynowanie z zewnątrz całości sytuacji. Nie czułem się żadnym bohaterem. Nawet nie ryzykowałem, bo nie byłem w bezpośrednim kontakcie ze sprawcą, który miał materiał. W bezpośrednim kontakcie było dwóch policjantów z Wydziału Prewencji, którzy pierwsi byli. Negocjator z AT, jednostki antyterrorystycznej. Negocjator, który się przedstawia jako policjant, no to się niezwykle rzadko zdarza. To mieliśmy tylko praktycznie tą jedną sytuację w Polsce, w banku przy rondzie ONZ, gdzie on miał świadomość, że rozmawia z policjantem, ale dopiero od pewnego momentu. Zresztą pierwszym osobą przy tym próbie wysadzenia się w powietrze przy rondzie ONZ, to on przecież zaczął rozmowę od policjantami z prewencji, z patrolu. Później przyszedł negocjator Leszek z ATS i on kontynuował z nim rozmowę i sprawca się przedstawiał. Dawał ksero swoich dokumentów, więc on chciał rozmowy z policją i miał świadomość. Tutaj panu zademonstruję coś innego. To jest sytuacja 22 października 90 w trakcie wykonywania czynności służbowych do spraw usiłowania wymuszenia pieniędzy na szkodę spółki Hortek. Udałem się na dworzec Warszawa Wschodnia. Przy sobie miałem torbę turystyczną. To jest moja notatka służbowa z czynności, które wykonywałem. To był ten okres, zanim oficjalnie negocjatorem zostałem, ale ja już to po prostu robiłem cały czas. No i udałem się. Imitację pieniędzy. $1 000 000 amerykańskich, 1 000 000 marek oraz urządzenie radiowe nadawczo-podsłuchowe. O 15 wyjechałem pociągiem. To była bardzo wielka, głośna sprawa w Polsce, bo to mieliśmy pierwsze zjawisko udokumentowanego i z sukcesem zakończonego przez policję tak zwanego terroru spożywczego, kiedy różne zorganizowane grupy przestępcze
próbowały zmusić duże koncerny spożywcze do płacenia haraczy. Ja po prostu wcieliłem się w postać ówczesnego prezesa tej firmy. Korteksu, tak? Korteksu. Ją wytypował sprawca, który tam wskazał, w jaki sposób może krzywdę robić tej firmy. Albo będziemy ich niszczyć produkty, albo wysadzimy w powietrze ich magazyn. No różne były przesłanki. No i ja, proszę pana, ubrany jak prezes, czyli najdroższe ubranie, jakie miałem, wbiłem się. No i, proszę pana, pojechałem przekazać mu okup. O, to się wykonuje takie zdjęcie, proszę pana. To jeszcze technika polaroidowa. To pan prezes, tak? To czy... jest pan prezes. Czyli pan. W komendzie stołecznej. Tak wyglądałem, w garnitur się wbiłem. To jest moja najlepsza jesionka, proszę pana. A tu koleżanki... Porządna. Tu koleżanki zrobiły sobie dowcip z Wydziału Terroru. Proszę przeczytać, co dopisały pod zdjęciem. To przykleili w moim pokoju, mamy twoje zdjęcie, nie będziesz płacił, to ci... Ja się przemieszczam od Warszawy różnymi pociągami, oczywiście ekstra klasa, żebyśmy mieli świadomość. No prezes największej firmy w owym czasie spożywczej Polski nie może jeździć klasą poniżej turystycznej. Taksówki specjalne pode mnie przyjeżdżały, oczywiście wszystkie policyjne. Sprawca, proszę pamiętać, wydawał szereg zmiennych poleceń, żeby stwierdzić, czy za mną idzie ogon. On oczywiście wiedział, że jeden ochraniarz idzie ze mną. Zresztą ja mu to powiedziałem. Przecież to jest zrozumiałe, że jak ktoś niesie 2 miliony twardej waluty, to nie będzie sam łaził po Bydgoszczy. No i jak on mnie tam wskazuje, z jeden pociąg, najpierw były różne takie jazdy, zamelduj się w tym hotelu, pod takim nazwiskiem. Czyli wiadomo, że wszystkie billingi sprawdzamy, które na ten hotel weszło, bo klient mnie obserwował. Kazał mi usiąść tam. Pamiętam, że w hotelu mam siedzieć, gdzie jest taka potężna ściana. Więc wszyscy, którzy przechodzą, bo przecież wiemy, że sprawca jest inteligentny, nie będzie stał i wpatrywał się wzrokiem. Zrobi 3-4 przejścia obok ściany, żeby rozpoznać tego gościa, który jest. No i wszystkich, którzy 2-3 razy przejdą, to my musimy już za nim ogon puścić. Później on mi wydaje szereg poleceń, przemieszczania się po Bydgoszczy, przemieszczam się tu, tam. Następnego dnia każe mi siąść w pociąg, przecież to jest wielogodzinna operacja. No i w określonej stacji każe mi rzucić to. Pan cały czas z tymi 2 milionami. No i z ochroniarzem. I to była taka duża akcja, sprawca nie podjął tego, ponieważ czasami policja robi błąd. Helikopter z AT za wcześnie się uniósł. Zbudziło to jego zainteresowanie, ale podszedł w rejon paczki. Zobaczył ją z daleka, że jest. Tej torby. Tej torby, tak. A wtedy zrobiliśmy jeden z najlepszych numerów na całą Polskę. Ja go wymyśliłem. No czy nie ja, bo pierwszy raz policjanci stosowali w Krakowie, jak zatrzymywali Gumisia. Teleekspres podał cudowną wiadomość, że z trasy z Bydgoszczy do Gdyni na odcinku znalazł się kolejarz, który znalazł $1 milion i 1 milion marek. I Polska uwierzyła w to. Sprawca również uwierzył. Ponieważ natychmiast po tej informacji w mediach odezwał się, ale u nas już był wytypowany. Przy następnym kontakcie przekazania pieniędzy faceta już prowadziliśmy od jego atelier filmowego. Wiele policjantek z techniki operacyjnej, te co łażą z buta, co obserwują, bardzo ładne, zgrabne kobitki, to w czas takich działań wyglądają jak takie przekupki z bazarku, babcie co tam próbują handlować pietruszką, tam łaski. Czyli mają wyglądać jak jego otoczenie, żeby niczyjego wzroku nie przyciągać. I prowadziliśmy go cały czas do momentu podjęcia okupu. Sprawstwa było po prostu majstersztyk zrobienia. Kto szantażował tego prezesa? Sprawcę żeśmy zatrzymali, żeby nie było. To z sukcesem. I ten akurat był fotografem. Prowadził atelier fotograficzne. Został pan negocjatorem oficjalnie. I tam zostałem negocjatorem, przyszedłem szkolenie wewnętrzne, ono mi się od razu nie spodobało, bo okazało się, że na szkoleniu jedyną osobą, która ma doświadczenie w rozmowach, jest szkolony Dariusz Loranty. Później przeszedłem szkolenie... Czyli pan. Czyli ja, nikt inny. Później przeszedłem szkolenie FBI, Federalnego Biura Śledczego. Co prawda ono nie było w Waitiko, w siedzibie szkoleniowej FBI, a w Legionowie, w Centrum Szkolenia Zagranicznego. Ale papiery mam tak, jakbym był w Ameryce. Który to był rok? 2001. Po 1,5 roku wróciłem do komendy stołecznej. Udało mi się stworzyć nieetatowy zespół negocjatorów policyjnych, w którym ja zostałem pierwszym szefem w historii komendy stołecznej. Pan znajduje jakiś sposób na... zdobycie zaufania przez przestępcę? On ma pana polubić? Jak pan to widzi? Wie pan, w zależności od sprawcy, od jego chęci rozmowy. Trzeba grać na jego ego.
bo inna rozmowa jest ze sprawcą, który próbuje dokonać samobójstwa. To jest zupełnie inny typ człowieka, ale też tak naprawdę każdy jest inny. Jeżeli dochodzi do rozmowy bezpośredniej, bo czasami nie dochodzi do rozmowy bezpośredniej, ale też się z nimi komunikujemy. I to jest kolejna bardzo ciekawa sprawa, w której no, odbierałem ludzkie członki. W niemal każdym przypadku bandyci grozili, że w razie niespełnienia żądań obetną ofiarom palce lub je zamordują. Planowali do pieca, żeby palić zwłoki porwanych konkurentów. Większość z nich to członkowie gangu Mokotowskiego. I planowali także porwać i torturować policjantów i prokuratorów, którzy się nimi zajmowali. Porywacze wysłali rodzinie obcięty palec ofiary i zażądali okupu w wysokości 200 tysięcy dolarów. Po otrzymaniu 100 tysięcy wypuścili mężczyznę. Kilkukrotnie swoich gruźb dowiedli. To jest gang, który miał porwać 20 osób, co najmniej 3 osoby zostały zamordowane, kilka osób straciło palce. Ta grupa w kilku przypadkach wzięła okup, a nie uwolniła porwanych. Tak zwana grupa obcina się palców, którą rozpracowywał Wydział Terroru Kryminalnego, która zakończyła się sukcesem, no, uprowadziła bardzo wiele osób. I wtedy oni się kontaktowali z rodzinami osób prowadzonych. I ja przy tych sprawach też pracowałem, bo tamten przykład był z zakresu terroru spożywczego w stosunku do firm, a tutaj mamy do konkretnej osoby. Uprowadzili człowieka, żądali pieniędzy, obcięli jego palec jako uwiarygodnienie się, że go zabiją, żeby zwiększyć te żądania. No, ktoś musi odebrać tego palca. No, tak się złożyło, że odebrałem ich, 3 człowiekowi ucięto, 2 ja odebrałem. Palca. Palca, tak. Tak, no, to też jest takie, wie pan, to nie wygląda tak romantycznie. I tu to mamy był, taki przykład notatki. To był 5 lipca 2004 roku, tak? Tak. Grupa obcina się palców. Wie pan, o prowadzeniach ludzie bardzo niechętnie mówią, nie chcą rozmawiać. Trauma, którą przeżyli, strach przed porywaczami. Konsekwencje są takie silne, że ci ludzie mają silną traumę. Ja ich rozumiem, dlatego rola negocjatora, czyli tego, który prowadzi rozmowę, czy też pomaga rodzinie w rozmowach, bo w tym przypadku przy obcinaczy palców, z uwagi, że uprowadzony był cudzoziemiec, bardzo łatwo było wprowadzić policjanta, ponieważ były to problemy językowe, to byli Hindusi, Tybetańczycy, więc Lorante jako kierowca bogatego Hindusa był bardzo łatwy do wprowadzenia operacyjnego, do prowadzenia negocjacji. Tutaj pan udawał kierowcę tego Hindusa, od którego żądano pieniędzy. I pan jechał tu z torbą z pieniędzmi? Wielokrotnie jeździłem z torbą i tu jeździłem. W przypadku prawdziwych porywaczy, profesjonalistów, muszą mieć prawdziwe pieniądze. Gdy im byśmy podrzucili paczkę i zatrzymali tego, który przyjdzie po pieniądze, nigdy byśmy nie zdobyli miejsca, gdzie jest osoba uprowadzona. I wtedy sprawcy, porywacze, zabiliby tą osobę, gdyby się dowiedzieli, że od nich człowiek, który poszedł po pieniądze, został zatrzymany. To było porwanie obywatela państwa Indii. Tu tak. W Warszawie? Tak, tu. Przez grupę Mokotowską? Tak. Obcinaczy palców? Tak. O, sprawa była głośno politycznie, dlatego że tu mieliśmy oficjalną korespondencję dyplomatyczną między ministrem spraw zagranicznych Indii a naszym ministerstwem, no bo rodzinę to bogaci, zacni ludzie naciskali na swoje władze w tym kraju, no ale my robiliśmy co mogliśmy. Wszystko, co się dało, no proszę zwrócić uwagę, że część policjantów ryzykowało swoje życie. To jest zapis? Zapis rozmowy SMS-owej. Kiedy sprawca wysyła SMS-y, ktoś je odbiera i musi opisywać. Pan je odbierał? Oczywiście. Ja i cała technika operacyjna. Proszę zacząć od tej 18.30. Pytanie do mnie jako tego przedstawiciela rodziny. Znalazłeś palca? Drugi SMS po 24 minutach. Dalej jego kosztem będziesz się wymądrzał? Jak nie będziesz wykonywał moich poleceń, dostaniesz następnego palca. Masz szybko odpisać. No i tu mamy serię od nich. No i ja co pewien czas odpisałem, na przykład o 21.35 odpisałem, jestem gotów. I pojechałem, tego palca odebrałem. Ten przestępca zorientował się, że nie jest pan sam. Nie, przestępca się nie zorientował, tylko w tym dniu tak się zachowywał. Ponieważ kolejnego dnia... On napisał panu SMS, jak jeszcze raz przyjedziesz z psami, dostaniesz... Tak, tak, ze snajperki w łeb. Zero reakcji z mojej strony musi nastąpić. W tym miejscu, gdzie byłem, tu jest dokładny opis tego miejsca, on mnie obserwuje w sposób niezależny. My go nie widzimy.
i on nie może poznać mojego zdenerwowania. Jak mi kazał wysiąść z samochodu, to ja wychodzę z samochodu, żeby widział, że jestem sam. Jestem pewien, że on nie widział tutaj żadnych policjantów, bo za mną żaden ogon nie jechał. Natomiast sprawcy często posługują się taką metodologią i nie podejmują działań, ale po pewnym czasie znów się odzywają sprawcy i znów podejmują, tak jak sprawcy wielokrotnie zmieniają miejsca, sposób przekazania okupu, każą jeździć w różne miejsca. I jaki jest finał? No niestety tu finał był bardzo negatywny, nie ustaliliśmy sprawcy, nie odzyskaliśmy człowieka, nie wiemy gdzie on przebywa, prawdopodobnie został zabity przez sprawców, ale sprawcy z tej grupy zostali zatrzymani do innych spraw, osądzeni i ukarani. Tu niestety zakończyło się negatywnie. To jest sprawa, która była wielokrotnie prezentowana przez Komendę Stołeczną, z dumą, w wielu sprawach, jest opisana w książce. Wymuszenie rozbójnicze na szkodę firmy Żant w zamian za odstąpienie od 250 tysięcy euro w zamian za odstąpienie za zniszczenie malarstwa francuskiego. Już panu pokazuję. Do dyrekcji firmy Żant w Polsce wpływa list podpisany w ten sposób. Vampir Enterprise. I on żąda 250 tysięcy euro za odstąpienie od zniszczenia odbywającej się w Warszawie na Zamku Królewskim wystawy arcydzieł malarstwa francuskiego. Tak zwani impresjoniści francuscy byli. I on żądał od firmy. I następnie sprawca w sposób niezwykle złożony z jego punktu widzenia wskazał sposób kontaktowania się z nim. Zażądał pewnego konkursu w gazetkach reklamowych firmy Żant. Między innymi gazetka ogłosiła konkurs taki, jak on sobie życzył, o nazwie Złota Moneta. Odbiorcą telefonów w tej złotej monecie, w tym konkursie ogłoszonym przez tą bardzo dużą firmę, był oczywiście pan, czyli ja, nikt inny, do którego sprawca przydzwonił i wielokrotnie ze mną rozmawiał. Im częściej, proszę pamiętać, że negocjacje policyjne w sprawach kryminalnych to tak naprawdę służą do tego, żeby jak najwięcej zdobyć informacji o sprawcy. Sprawca ze mną rozmawiał co najmniej 30 razy. Tu jest jeden przykład rozmowy jednego dnia. On dzwonił z budek telefonicznych, gdzie zaznaczone są budki telefoniczne, z których on dzwonił. Czyli mamy tutaj jakąś drogę, tu części. Rzecz polega na tym, rola negocjatora, prowokowania go do rozmów, prowadzenie z nim rozmów tak spokojnych, żeby sprawca jak najczęściej się kontaktował, powtarzając błędy. I to jest końcowa rozmowa moja ze sprawcą. Tym, który... chciał wysadzić w powietrze. No witam cię. Ale czy żebym mógł uspokoić troszeczkę ludzi... możesz mi przekazać, jak to będzie wyglądało? No, w każdym miejscu, gdzie należy zostawić wasze. Słuchaj, pieniądze mam przygotowane zgodnie z swoimi życzeniami. Są zapakowane w torbę foliową, owiniętą taśmą. Chciałbym również mieć jakąś pewność po przyjęciu przez ciebie pieniędzy. Dobrze, odezwę się. Czyli jak tylko przyjmiesz. Chodzi mi również, żeby było pewność, że nikt przypadkowy nie przejmie pieniędzy plus od ciebie. No, dobrze. Dobra. Na razie. Trzymaj się. Cześć. To jest przykład jednego dnia łączności ze mną, bo to jest materiał szkoleniowy dla policji, które kiedyś robiłem w Szczytnie, te zajęcia. Zresztą jest to opisana sprawa przeze mnie w książce Współczesne metody zwalczania aktów terroru kryminalnego. Czyli widzimy tu jakąś mapę jego przemieszczania. Po 30 kontaktach my wiemy, jak ten sprawca się porusza. Pomysł polegał na tym, żeby jak najczęściej go przekonywać do rozmów. Jak sprawca jest bezpieczny, to od miejsca, gdzie przebywa, gdzie pracuje, żyje lub gdzie chodzi na spacery, będzie jak najbliżej z tych budek rozmawiał. A później, gdy dojdziemy do tego clue działań operacyjnych, to wystarczy te budki obstawić. On kolejny list, sprawa trwa wiele, wiele tygodni. Sprecyzował swoje żądania, no 250 tysięcy euro, czyli stosunkowo niewiele. List to też jest dowód, z której poczty zostało wysłane, może monitoring. Sprawcy się prowokuje do szeregu takich zdarzeń przestępczych.
Z tym, że on w swoich listach udowadnia ogromną wiedzę na temat funkcjonowania firmy, tych obrazów, wie gdzie jest. Czyli człowiek, który musiał być. No, nie ma możliwości, tak jak w innym przypadku udaje nam się za pomocą ogonów policyjnych za paroma gościami puścić, no to przy wystawie impresjonistów francuskich, kiedy kolejki są 24-godzinne do ich obejrzenia, obstawienie ludzi, którzy są w naszym zainteresowaniu, żeby wiedzieć, co gdzie jest na tej wystawie, bo on udowadniał, że ma doskonałą wiedzę na temat wszystko, po prostu wyklucza możliwości policji na świecie. Sprawca nie podjął tych pieniędzy. No niestety sprawcy też mają szósty zmysł, czyli przeczucie, że należy. I zerwał kontakt. Ale po ostatniej rozmowie telefonicznej mieliśmy już nagranego sprawcę na filmie. Proszę spojrzeć. Stoi na przejściu na pierwszy. Tam była budka telefoniczna. Odczuj od tej budki. Uwaga, wykona jedną czynność. Proszę zwrócić uwagę. Coś wrzucił do kosza. To była karta telefoniczna. Następnie trzeba zabezpieczyć formalno-procesowo za pomocą oględzin, ujawnić tą kartę i oddać do badań. A skąd wiedzieliście, gdzie go filmować? No po 30 rozmowach telefonicznych mieliśmy wszystkie budki obstawione, z których on dzwoni, a on już powtarza. Ale to jeszcze mało. On musi nas zaprowadzić, bo my znamy człowieka. Nie znamy jeszcze jego imienia i nazwiska. Ale on... gdzie musi was zaprowadzić? No, do swojego miejsca zamieszkania, pracy, do swojego miejsca pobytu. My już wiemy, że to on. I proszę spojrzeć, tu panu demonstruję. Ten mężczyzna sobie idzie dalej. I tutaj policjantkę po drodze spotka. Pan zgadnie, która to jest. Proszę pana, nikt za nim nie idzie. Ponieważ sprawca jest czujny i będzie się oglądał, to na amerykańskich filmach mamy to, że te ogony tak jeżdżą. Proszę państwa, to tak nie wygląda, bo sprawcy zawsze oglądają się za siebie, a nie przed siebie. Są zupełnie inne techniki. Żeby dobrze śledzić człowieka jadącego samochodem, potrzebujemy minimum 6 aut. I ta szczupła, wysoka brunetka, no, która szła naprzeciwko i tego... I ona go przekazała przez radio, bo do torby coś tam wrzuciła. I to była policjantka. Tak. Ja, od razu się zorientowała. I on nas zaprowadził do miejsca, gdzie pracował. Następnie samochodem zaprowadził nas do miejsca, gdzie mieszka. I razem z żoną prowadził sklep z ceramiką budowlaną do łazienek. No i on nas zaprowadził do tego sklepu, później na zakończenie pracy wsiedli samochód, pojechali do domu. Sprawca jednak czuł przez skórę jakiś element, że jest coś nie bardzo i wyniósł na śmietnik dosyć daleko od domu swoją drukarkę, którą policjanci formalnie procesowo zabezpieczyli. Rano o 6 został zatrzymany, wzięty komputer, który potwierdził pisania pism. Zbadano jego głos, potwierdzono, że to on. Jak on usłyszał mój głos, to po prostu zamarł, widząc mnie, witającego go w komendzie stołecznej policji. Chcę panu zademonstrować ten filmik tak skrótami, ponieważ on jest fantastycznie pokazuje, ile przy samobójstwie osób pracuje. Ten film ze szkoły. Akademia Pożarnicza w Warszawie. Na fragment zajęć na temat negocjacji. Ten filmik puścić. No, dobrze, no, już idzie. Prowadzonych ze studentami przez bohatera reportażu. Tu mamy sytuację autentyczną, chyba 2005 rok albo 2007, gdzie mężczyzna wchodzi na ramię dźwigu na budowie przy hotelu Polonia. Rondo centrum. Tu mamy samobójcę, to jest ten sam mężczyzna, który był na tamtym zdjęciu. Gdzie on jest? To jest ramię poziome dźwigu, myślę, że jakieś 16 piętro co najmniej. Więcej, 20. Przecież on jest wiele pięter nad 12-piętrowym budynku. Tak, na samym końcu tego ramienia. O, i ten mężczyzna się przemieszcza po tym dźwigu. Z nim trwały cały czas rozmowy. Krzykami, bo negocjatorzy są na tym budynku. Na dachu. Tak. Jest fragment z udziałem negocjatora na tym filmiku. Jest przeminimalny, trwa parę sekund, ale obrazuje parę trików negocjacyjnych, których się używa w takiej sytuacji. Pierwszym trikiem to jest to wzbudzenie jego czynności wegetatywnych, takich jak picie, sikanie, ziewanie. No, mamy tutaj mężczyznę, który być może jest już ziębnięty, być może chce mu się pić, jest zgłębić. I dlatego podchodząca tutaj negocjator Magda, psycholog zresztą, będzie piła herbatę, która ma spowodować u niego chęci czegoś się napić. Ta historia, którą on opowiada, jego miłości, przez której będzie wtrącony na te badania psychiatryczne, jest tak ważna dla Magdy, że on jej chętnie to opowie, ona go chętnie wysłucha i mu doradzi, co zrobić, ale no niestety na tym dachu jej jest tak zimno, więc musi zejść na pierwszy balkon. No to on, żeby się dostosować, też musi obniżyć swoją pozycję na pionie dźwigu, żeby być na wprost.
A ja z kolei mu potwierdzę, że on bardzo dobrze robi, że schodzi niżej za Magdą i że ona mu pomoże. I on dobrze robi. I dlatego z moich ruchów niewerbalnych jest to, czy będzie bardzo czytelne. A później, jak im mija stres, on mi wyraził zgodę, że mogę usiąść. Czyli kto tu rządzi? On. Mogę usiąść, pozwala mi. Ja mu mówię, zejdź na dół, zejdź niżej. Magda ci wysłucha, ona ci może pomóc. Żądał zmiany orzeczenia sądowego, ponieważ jechał na badania psychiatryczne do Choroszczy, a on chciał jechać do Ząbek. Moja rola tutaj się praktycznie kończy, bo później Magda całkowicie przejmuje rolę negocjatora i rozmowy. Żona go tak spuści na dół i on zejdzie ze swoich oczekiwań. Jego ostatnim żądaniem, które mi powie, to jest kromka chleba. Ten mężczyzna nic nie ukrał. No ukrał kromkę chleba, jak go brano do szpitala psychiatrycznego. Do widzenia. Tak między nami mówiąc, to więcej jest klęsk niż sukcesów. Tych satysfakcji w tej pracy specjalności negocjatora, czy policjanta operacyjnego, czy w ogóle jako policjanta, było z pewnością dużo mniej. I stanowiło tylko skromną cząstkę tej całości tego życia. Jakkolwiek mi się wielokrotnie udało w próbach samobójczych, czy wielokrotnie przy różnego rodzaju przestępstwach udawało mi się przyczynić do zebrania materiału dowodowego, to chciałem powiedzieć, że naprawdę nie umiem kupować samochodów, ani dobrze ich sprzedawać. W audycji wykorzystano fragmenty programów informacyjnych i publicystycznych Polskiego Radia, TVP Info i redakcji Na Temat.